Cześć, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj odcinek o perfumach. I tutaj ja się postanowiłam tak nieco przychylić do Waszych wielu próśb i zrealizować odcinek o zapachach, które są bardziej budżetowe i nieco bardziej mainstreamowe. No i właśnie, miałam straszny problem z tym, żeby znaleźć coś, co by mnie jednocześnie gdzieś zainteresowało. Do tego koniec końców by mi się coś z tego spodobało i żeby to było w naprawdę budżetowej kwocie i żeby gdzieś zahaczało o mainstream. No i udało mi się znaleźć rzecz, o której chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać, perfumy, o których chciałam z Wami dzisiaj porozmawiać, czyli o współpracy Jo Malone z Zarą. Współpraca ta zaczęła się w 2019 roku i set, który omówię dla Was dzisiaj, ponieważ ja zamówiłam dwa różne sety i myślę, że na tym się nie skończy, ale no, od czegoś trzeba zacząć. Więc set, który mam przed sobą dzisiaj, to jest właśnie ten set z 2019 roku. To są te pierwsze zapachy, które Jo Malone dla Zary stworzyła. I to jest Discovery Set Zara Emotion Collection, w skład, w której wchodzi 8 zapachów. Pudełko, które ja mam przed sobą, to oczywiście nie jest rzecz standardowa, bo tych rozmiarów, które można zamówić na stronie, jest naprawdę sporo, zaraz do tego przejdę. To jest taki set dla odkrywcy, dla kogoś, kto chce po prostu przetestować wszystkie 8 zapachów, a nie ma na przykład możliwości przetestowania ich w sklepie. Zresztą, kiedy był koronawirus najbardziej rozhulany, sklepy były pozamykane, no to też byśmy niczego sobie nie przetestowali. Dlatego naprawdę bardzo fajny pomysł z takim testerem. Można jeszcze kupić to w mniejszych pojemnościach, jeszcze mniejsze testery. Za taki Discovery set zapłacicie 69,90. Każda z tych fiolek to jest 8 ml zapachu, więc fajny taki starter do tego, żeby sprawdzić, czy dany zapach naprawdę nam się podoba, jak on się utrzymuje na skórze, jaką daje projekcję, czy jest ogoniasty i czy na przykład nie boi nas od niego głowa i czy nam się żygać nie chce, na przykład od nadmiaru tego dobra całego, które z zapachów płynie albo czy nas nie uczula. O, to jest na przykład rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna. No i ja przez parę tygodni testowałam te zapachy, bardziej skupiając się, oczywiście najpierw sprawdziłam wszystkie, ale potem skupiłam się na tym Zara Emotion Collection i dlatego dzisiaj o nim bym chciała porozmawiać. Nie będę omawiała tutaj 16 zapachów, bo kolejny ten Discovery Set to jest również następne 8 zapachów, więc nie będę omawiała 16 zapachów, bo nie miałoby to kompletnie sensu. Skupię się na tych 8, tym bardziej, że te kolekcje są bardzo w przemyślany sposób ze sobą spięte i one się naprawdę układają w taką konkretną wizję twórczyni tych zapachów, czyli Jo Malone, i bardzo to w tych zapachach czuć, co jest ogromnym plusem. Tych plusów tutaj jest znacznie więcej, znajdzie się też parę minusów, o których sobie zaraz tutaj powiemy nieco szerzej. Natomiast chciałabym przejść do takich konkretów związanych, takich informacji i ja się pozwolę tutaj posłużyć swoimi notatkami. Jak widzicie, notowałam skrzętnie wszystkie rzeczy na temat tych perfum, które przychodziły mi do głowy. Musiałam sobie to oczywiście skrócić wszystko, więc przechodzę do konkretów. Zacznijmy od tego, kto, czyli Jo Malone. Jest to twórczyni marki Jo Malone, którą w Polsce możecie znaleźć w sklepach Douglas. Inspiracją do stworzenia tych zapachów miały być kolekcje Zary i w ogóle taka jakaś myśl przewodnia Zary, co trochę wydaje mi się śmieszne, biorąc pod uwagę, że kolekcje Zary są raczej kolekcjami innych domów mody, które są gdzieś sprowadzone właśnie do mainstreamu i za nieco mniejszą cenę sprzedawane, więc jakby przy wizji tego, jak ta marka funkcjonuje, to, co możecie znaleźć, te informacje, które możecie znaleźć na stronie związane z tym, jak powstawały zapachy, są takie, wiecie, trochę zabawne. Natomiast jeśli chodzi o same zapachy, to one są naprawdę bardzo ciekawe. Koszt takich zapachów to 89 zł za 90 ml, czyli za prawie 100 ml płacimy prawie 90 zł. Wydaje mi się, że to jest naprawdę przystępna cena, biorąc pod uwagę, że to są perfumy. Mówimy tutaj o perfumach. I tutaj odpowiednio spisałam sobie wszystkie gramatury, które możecie tam znaleźć na stronie i to jest za 10 ml, czyli za tę próbkę taką najmniejszą, o której mówiłam, zapłacicie 25,90. Za 12 ml,
który jest w pędzlu w ogóle, to jest taka formuła perfum, które są w takim pędzlu, zapłacicie 69,90 za 40 ml zapachu, takiego wiecie, już bardziej klasycznego z atomizerem, zapłacicie 69,90, czyli tyle samo, ile za tą dwunastkę w pędzlu. No, tą dwunastkę w pędzlu się dobrze nosi w torebce na pewno. Za 90 ml zapłacicie, tak jak już mówiłam, 89,90. Oprócz tego znajdziecie w tych zapachach nie tylko same perfumy, ale też na przykład mgiełkę do włosów perfumowaną, świece zapachowe, żele do mycia ciała, body lotiony, czyli balsamy do ciała, żele do rąk i sety kolekcjonerskie, na które składają się i pełnowymiarowe zapachy, i takie zapachy też w połączeniu z tymi pędzlami, o których wspominałam, i takie discovery sety w takich mniejszych pojemnościach, tych 8 ml, ale również możecie kupić taki discovery set, już taki full spektrum, czyli w pełnowymiarowe zapachy, 8 zapachów, i one są za 500 zł, 499, jeśli się nie mylę. Także naprawdę szeroki wybór i możecie sobie tutaj wybrać też, ile chcecie wydać na to pieniędzy. Zacznę od zapachu, który spowodował, że w ogóle dzisiaj powstaje ten film. Bo kiedy dowiedziałam się, że Jo Malone weszła we współpracę z Zarą, no to trochę poczytałam sobie gdzieś o tych perfumach i posprawdzałam sobie nuty zapachowe w poszczególnych zapachach, i Ebony Wood, bo o nim mowa, przykuł moją największą uwagę. Więc zaczynamy od mojego faworyta. Nawet zrobiłam sobie przy moich faworytach serduszko, po to, żeby wiedzieć, które zapachy mnie interesują najbardziej, po to, żeby ewentualnie kupić sobie ich większą pojemność. I tak się stało właśnie w przypadku Ebony Wood, który jest takim zapachem drzewno-przyprawowo-orientalnym. W skład tego zapachu wchodzi heban, różowy pieprz, goździki. Jeśli chodzi o trwałość tego zapachu, to na mojej skórze zapach ten jest bardzo trwały, bardzo długo się utrzymuje, właściwie przez cały dzień. Nawet po umyciu skóry zapach jest nadal wyczuwalny. I muszę dodać, że zapach ten pozostawia taki lekki ogon, więc jeżeli jesteście fanami ogoniastych zapachów, to na pewno będzie coś, co Was zainteresuje. Jeśli jednak ogoniaste zapachy Was przytłaczają i trochę się boicie, i to one noszą Was, a nie Wy je, to można tutaj sobie raczej zrobić pas. Tutaj sobie wypisałam swoje spostrzeżenia na temat zapachu i pierwsze, co mi się nasunęło, to że jest głęboki, aksamitny i seksowny. To są te pierwsze odczucia takie, które z tym zapachem przychodzą, i on naprawdę po pierwszym takim wąchaniu się od razu w nim czuć głębię. Więc tutaj mamy głęboki, aksamitny, seksowny, zostawiający ślad, ale ślad, który nie jest tak duszący, jak taki duszny, wiecie, taki ciężki, jak w jednym z zapachów, o których będę zaraz mówiła, czyli tutaj taka mroczna tuberoza, która jest, że ona jest taka mroczna, to też sobie zaraz do tego przejdziemy. W każdym razie są takie dwa ogoniaste zapachy w tej kolekcji i to jest jeden z nich, natomiast on nie jest duszący. Jeśli lubicie klimat perfum Tobacco Vanille Toma Forda, to ten zapach Wam się na pewno bardzo spodoba. One zresztą są bardzo podobne. Ja sobie dzisiaj zrobiłam taką próbę jeszcze przed nagraniem filmu i na nadgarstek dałam sobie właśnie ten zapach Jo Malone Zara, a tutaj w zgięciu dałam sobie Toma Forda Tobacco Vanille i dałam Maćkowi do powąchania. I na mojej skórze on nie czuł różnicy, ale na jego skórze, to jest bardzo śmieszne, bo na mojej skórze faktycznie wybrzmiewają takie bardziej gurmandowe zapachy, czyli tu jest dużo, jest ten tytoń, bardzo wybrzmiewający, nie jest gurmandowy, ale jest tytoń, jest wanilia, jest tutaj trochę takich jakichś przyprawowych nut, czegoś takiego, no to są te goździki pewnie, natomiast czuć właśnie coś takiego przyprawowego, to się trochę z przyprawą do piernika może kojarzyć, natomiast nie ma tej takiej płytkości, która o, na przykład w tobacco vanille nowym Toma Forda, tym już po zmianach, wybrzmiewa trochę taka przyprawa do piernika. To muszę powiedzieć, że w tym zarowym tej przyprawy do piernika nie ma, pomimo że sam ten zapach gdzieś taki właśnie gurmandowy z tego gdzieś tam wybrzmiewa. Więc jest tutaj mocno wyczuwalne to drzewo, ten heban, i są tutaj te goździki. Natomiast ja tu czuję tytoń, ja tu czuję wanilię i ja tu czuję jakieś przyprawy. Ponoć ich nie ma, być może one są tam dołożone, natomiast nie ma ich na pewno w opisie.
I ja sobie tutaj postanowiłam te zapachy wrzucać w kategorię mainstream albo nisza i tutaj sobie napisałam, że mainstream, bo jest uwodzicielski, na pewno wiele nosów zainteresuje, ale nisza, bo jest dosyć nieoczywisty i przepięknie wybrzmiewa na skórze. A to, że jest nieoczywisty, to fajnie pokazuje przykład tego, że skropiłam również nim skórę Maćka i na Maćku on poszedł w ogóle w takie zapachy zielono-kwietne. W sensie to trochę pachniało u niego na skórze jak taka woda z kwiatków. Nie wiem, czy wiecie, jaki zapach miał, taki zapach, jak się wchodzi do kwiaciarni. W ogóle zupełnie inna bajka, zupełnie inna bajka. Nie wiem, co się wydarzyło z chemią jego skóry, natomiast coś tam się zadziało, że na nim wybrzmiewał zupełnie inaczej. I kolejny zapach to jest właśnie ten następny ogon, który jest tutaj w tej kolekcji, czyli Tuberose Noir. I to są perfumy kwiatowe. W skład tych perfum wchodzi tuberoza, liang liang, drzewo sandałowe. Jeśli chodzi o trwałość i projekcję tych perfum, zostawiają ogon, utrzymują się na skórze bardzo długo. Tu jest naprawdę taki, nawet do 24 godzin może się utrzymywać ten zapach i on również po umyciu gdzieś dalej na skórze wybrzmiewa. Jeśli chodzi o pierwsze takie skojarzenia z innymi markami, to wąchając ten zapach miałam w głowie, że bardzo podobny zapach stworzyła Ellen Covey dla marki Olympic Orchids i chodzi o zapach, który nazywa się Tropic of Capricorn. Tutaj znajdziecie cały film o marce Olympic Orchids, ja o tym zapachu tam również opowiadałam, mówiłam o nim, że on jest taki, tam jest bardzo dużo tuberozy, on jest bardzo taki kwiecisty, kwiecisto-biały, ale jednocześnie bardzo brudny, bardzo taki zwierzęcy. Jest w nim coś takiego dzikiego, więc w tej tuberozie mrocznej, która tutaj jest tą tuberozą noir, tego mroku ja nie wyczuwam, który jest na przykład w tamtym zapachu, o którym mówiłam, w tym Tropic of Capricorn. Natomiast te dwa zapachy są naprawdę do siebie dosyć podobne. Z tym, że ten zapach jest zdecydowanie czystszy. I to dla jednych osób może być czymś mniej ciekawym, ale biorąc pod uwagę, że to są zapachy dla mainstreamu wypuszczone, to zdecydowanie jest to plusem, ponieważ no, ten zapach nie ma tego zwierzęcego brudu po prostu w sobie. Tuberose Noir jest zapachem takim ciężkim, jest zapachem dosyć lepkim, takim otulającym ciało, ale w taki właśnie sposób taki przywołujący na myśl takie ciepłe, gorące wręcz noce letnie, takie naprawdę rozpalone ciepłem, nagrzanym jakimś piaskiem, nagrzanymi ulicami, z tym mi się to kojarzy i jednocześnie z takim też ogrodem, który jest nasycony gdzieś takim gorącem i oddaje to gorąco w nocy. To może to jest, tu o to chodzi z tym Tuberose Noir, że to jest taka tuberoza, która nocą pachnie, która jest właśnie taka nagrzana totalnie przez dzień słońcem, a w nocy oddaje ten swój nagrzany taki zapach. Jeśli tak, no to mogłoby coś być tutaj na rzeczy. Jeżeli chodzi o liang liang i o drzewo sandałowe, to one są tutaj w tym zapachu, ale jest ich znacznie mniej. Jednak tuberoza wybija tutaj tak bardzo mocno do przodu i to jest naprawdę bardzo szlachetna tuberoza, więc jeśli lubicie kwiaty, jeśli lubicie tuberozę, to myślę, że ten zapach Wam się bardzo spodoba. I jeszcze z takich zapachów, które mogłabym Wam, z takich bardziej mainstreamowych, które mogłabym Wam powiedzieć, że to jest coś podobnego, to też zrobiłam próbę na ręce dla porównania, to jest Gucci Bloom. W każdym razie jest to zaskakujące, jak bardzo te zapachy są do siebie podobne. Natomiast ta tuberoza dopiero gdzieś tak po pół godzinie zaczyna gdzieś w te Gucci Bloom wybrzmiewać, czyli dostaje takich trochę lżejszych tonów, zbija trochę z tego takiego najbardziej lepkiego tonu swojego. W każdym razie bardzo, bardzo ciekawy zapach. Kolejny zapach to Fleur du Oranger. Pewnie powiedziałam to super śmiesznie, ale jak już mówiliśmy, ja nie umiem francuski. I to jest kategoria kwiatowo-cytrusowa. I tutaj mamy kwiat pomarańczy, jak sama nazwa mówi, zresztą w składzie znajdziemy kwiat pomarańczy, znajdziemy liang liang i neroli, czyli znowu bardzo kwieciście, natomiast gdzieś wybrzmiewa ten cytrus z racji tego kwiatu pomarańczy. Jeśli chodzi o trwałość, znowu trwałość tych perfum jest bardzo duża, gdzieś około 6 godzin. Jeśli chodzi o mój odbiór, moją ocenę tego zapachu, to jest to taki klasyczek. To jest to naprawdę klasyczek, jeśli jesteście fanami zapachów kwiecistych, bardzo klasycznych, bardzo czystych, przywodzących na myśl właśnie bardzo słoneczny dzień, jakieś takie śniadanie na trawie, wszyscy są ubrani na biało, jakimś cudem się w ogóle nie brudzą i w ogóle wszystko jest takie czyste i jedzą dżem, a
ich białe bluzki nadal są białe, no więc to jest trochę taki zapach. Naprawdę jest bardzo czyściutki, bardzo klasyczny, bardzo prosty i jest też dosyć mainstreamowy. Natomiast to nie jest kompletnie zarzutem, to nie jest w ogóle zarzutem, natomiast to jest taki właśnie, to jest zapach na co dzień, to jest zapach na co dzień, bardzo przyjemny zapach na co dzień. Myślę, że ciekawa rzecz dla tych, którzy tak jak podobnie jak ja są na przykład zarzuceni bardzo mocno dziwacznymi zapachami z niszy, a brakuje im czegoś takiego właśnie prostego, klasycznego na ciepły letni dzień i łąkę. Jeśli chodzi o zapachy, z którymi mam tutaj skojarzenia, to byłoby to Neroli Portofino od Toma Forda i to nie jest jedyny zapach w tej kolekcji Zary, z którymi to skojarzenie miałam i ponownie dzisiaj również przeprowadziłam taką próbę na mojej drugiej ręce, że dałam i ten kwiat pomarańczy i dałam ten jeszcze jeden zapach, o którym będziemy mówić i dałam tego Toma Forda i Maciek powiedział, że to jest ten sam zapach, w sensie w ogóle te wszystkie trzy zapachy dla niego na mojej skórze pachniały dokładnie tak samo. Więc drugim zapachem, który pachnie dla mnie jak Tom Ford, jest Amalfi Sunray. I to też są perfumy kwiatowo-cytrusowe. A, zapomniałam dodać, wszystkie te zapachy są uniseksowe. Wszystkie zapachy, o których tutaj rozmawiamy, to jest uniseks. Tak jak nisza nakazuje, żeby zapachy były uniseksowe i żebyśmy w ogóle o zapachach myśleli jako o zapachach uniseksowych, tak tutaj właśnie to w tych perfumach się dzieje, dlatego śmiało wszyscy bierzcie i wąchajcie z tego wszyscy. A jeśli chodzi o Amalfi Sunray, to już mówię, co jest w składzie. Bergamotka, mandarynka i kwiat pomarańczy. W tamtym teoretycznie nie było bergamotki, mandarynki, był kwiat pomarańczy, natomiast te zapachy naprawdę na skórze po jakimś czasie pachną bardzo podobnie. W ogóle gdyby połączyć Amalfi Sunray z tym Fleur d'Oranger, to wyszłyby nam ten zapach Toma Forda, natomiast i w przypadku tego kwiatu pomarańczy i w przypadku tego Amalfi Sunray nie ma czegoś, co się u Toma Forda dzieje, czyli nie ma takiego mydlanego, takiego mydła, które zostaje. Dla mnie w Neroli Portofino Toma Forda po prostu wybrzmiewa na koniec mydło, więc być może na mojej skórze, nie mam pojęcia, natomiast w tych dwóch zapachach z Zary tego nie ma i ja akurat uważam to za duży plus. Jeśli chodzi o trwałość tego zapachu i o jego projekcję, no to tutaj akurat on się różni bardzo od swojej siostry, a właściwie od swojego brata, bo to jest kwiat pomarańczy, to brat. Więc różni się tutaj zdecydowanie, ponieważ tamte perfumy są bardzo trwałe, a te już są takimi typowymi letniaczkami, czyli gdzieś około 2-3 godziny i one gdzieś tam z tym po prostu podmuchem wiatru znikają, czy gdzieś, no po prostu ja mam takie wrażenie, że spryskuję się nimi, używam ich i ja już ich po chwili nie czuję, tak, no po chwili. Test osób z zewnątrz wykazał, że mniej więcej to były 2-3 godziny wyczuwalnego zapachu na mojej skórze. Oczywiście nie zostawia ogona i tak jak mówiłam, jest to taki letni klasyczek, bardzo właśnie w tych swoich nutach nawiązujący do innych letnich klasyczków, czy to z mainstreamu, czy to z niszy, natomiast cena jest tutaj bardzo przystępna, więc jeśli lubicie takie bardzo lekkie, rześkie, orzeźwiające zapachy, takie, które właśnie powodują, że taki upalny dzień staje się taki chłodniejszy, wiecie, coś takiego, on nie jest musujący, ale on ma w sobie coś takiego z lemoniady, właśnie jest tam ta cytryna, bergamota, mandarynka właśnie z tych cytrusów, więc to jest bardzo mocno wybrzmiewające i bardzo mi się to skojarzyło, to jest moje skojarzenie takie, wypisałam sobie, że to są takie wakacje nad morzem na południu Europy, że to jest ten zapach. Bardzo przyjemny mainstream, natomiast niestety nie utrzymuje się długo na skórze. Kolejny zapach, i to też to jest kolejne moje serduszko, czyli perfumy, które kupiłam sobie w większej pojemności. Vetiver Pamplemousse. W skład tych perfum wchodzi grapefruit, vetiveria. Bardzo prosty skład, wręcz kiedy wąchamy te perfumy, to tej vetiverii i mandarynki na dzień dobry w ogóle nie czujemy. Mandarynki to ja właściwie w ogóle nie czuję. Vetiveria dopiero później gdzieś wybrzmiewa, ale jest grapefruit. I to jest naprawdę wyjątkowy grapefruit, bo to pachnie jak grapefruit, w sensie jakbyście obierali sobie grapefruita i wiecie, ten sok taki tryskający i potem jak filetujecie tego grapefruita jeszcze, bo ja lubię filetować cytrusy, to ten sok i właśnie to wszystko na tej, to olej
ziemniaki, które na skórce są cytrusa, osiadają gdzieś na wszystkim, na waszej skórze, na waszych włosach i cali po prostu tym pachniecie. I tak pachną te perfumy. To nie jest taki słodki grejpfrut, to nie są słodkie cytrusy, tam czuć tę gorzkość, która właśnie z cytrusa wybrzmiewa i to jest przepiękne. To jest zapach, który absolutnie skradł moje serce. Jest mi strasznie przykro, że projekcja tych perfum i to, jak one się utrzymują, jest bardzo niska i bardzo, bardzo krótko się utrzymują, bo gdzieś też około 2-3 godziny, więc to jest taki zapach do psikiwania się. Natomiast ja wiem, że to w wakacje będzie jeden z takich moich ulubionych zapachów. Niezwykle orzeźwiający, a jednocześnie właśnie nie mający tej słodyczy w sobie, za którą ja niekoniecznie przepadam w wakacyjnych nutach. Natomiast ja sobie radzę w ten sposób, że łączę to po prostu na przykład z perfumami, których bazą w dużej części jest sól i w ten sposób sobie łagodzę gdzieś słodkość niektórych zapachów. To jest bardzo, bardzo przyjemne w ogóle połączenie słodko-słony. Zresztą nie tylko w zapachach, ale w jedzonku również. No i tutaj mam swoją ocenę zapachu. Gorzko-cytrusowy, czyli tak już Wam wspominałam. Zapach ten nie jest, pomimo tego, że to jest taki letniaczek, to tutaj nie ma takiej naiwności, która bardzo często z takich letniaczków gdzieś wybrzmiewa. Ten zapach jest poważny. To jest taki poważny zapach na lato. Ale jednocześnie jest tam fun, wiecie, to jest po prostu już dla ludzi takich, którzy wiedzą, czego chcą, że oni wiedzą, że chcą zjeść tego grejpfruta, że on jest gorzki, ale oni chcą tej gorzkości po prostu płynącej z tego grejpfruta. A jest to taki bardziej czerwony grejpfrut niż żółty. To też jest dosyć ważne, bo one się różnią zapachem. Co warto tutaj dodać właśnie, że nie ma tutaj takiej plastikowości, która w cytrusach bardzo często się pojawia w perfumach. W ogóle cytrusy mają to do siebie, że znikają szybko z zapachu, więc tu jest nie inaczej, ale cytrusy mają też to do siebie, że często pachną plastikiem. Że coś takiego się dzieje w momencie, kiedy one z tej skóry się ulatniają, że pozostaje jakiś taki plastikowy vibe. Zawsze ja mam w głowie lalkę Barbie, taką ubraną wtedy na różową, taką spryskaną, taką owocową mgiełką. Więc tutaj tego nie ma. Tutaj są to naprawdę przyjemne, bardzo jakościowe perfumy na lato. Ja już je kupiłam. Kolejnym zapachem jest Water Lily Tea Dress i przyznam, że to jest chyba zapach, który mi się najmniej podoba z całej tej kolekcji i najmniej byłam nim zainteresowana i najmniej mi się go przyjemnie wąchało. Jest to zapach pudrowo-cytrusowy. W skład tego zapachu wchodzi bergamotka, mięta, piżmo. Jeśli chodzi o trwałość, to z mojej skóry one znikały dosyć szybko. Właściwie były prawie niewyczuwalne, co mnie w sumie cieszyło, bo zapach mi się nie podobał, więc gdyby... Ja mam niestety pecha takiego, że często jak mi się jakiś zapach nie podoba, to on bardzo długo na mojej skórze chce być, on nie chce stamtąd schodzić. Tym razem zapach mi się nie podobał, to też nie jest taki zapach, że umieram. Natomiast no nic takiego ciekawego. Jak mówiłam przy tym Vetiver Pamplemousse, że tutaj nie ma plastiku, nie ma naiwności, tak właśnie w tym Water Lily Tea Dress ja wyczuwam plastik i naiwność. Być może to jest moja skóra. Chciałabym ten zapach powąchać jeszcze u kogoś innego na skórze. Ten zapach jest w ogóle, sam w sobie jest bardzo lekki, taki wiosenno-letni powiedziałabym, to nie jest taki typowy letniaczek, to jest taka wiosna-lato bardziej. Zapach jest taki wodnisty, ale raczej na myśl przywodzi taki rwący, malutki, górski potok niż coś, wiecie, w rodzaju jeziora czy morza. Tutaj nie ma tego rodzaju mokrości w tym zapachu. I dziwne jest to, że z jednej strony jest ta mokrość, a z drugiej strony jest pudrowość. Ta pudrowość, która tutaj jest, kojarzy mi się z wietrzykiem i przy tym pierwszym takim niuchnięciu jest to nawet dosyć ciekawe, natomiast właśnie później jak zostaje na skórze, to ulatnia się w coś takiego... Coś takiego mało wyszukanego, plastikowego i właśnie naiwnego, to jest to. To są takie perfumy, że kojarzą mi się z małą dziewczynką troszeczkę. No totalnie zapachnie dla mnie, jest to nieco płytkie. Przejdźmy zatem dalej. Fleur de Patchouli. I tu jest znowu serduszko przy tym zapachu. I to jest zapach, który w momencie, kiedy ja dostałam w ogóle wszystkie te sety, one przyszły i wąchałam 16 różnych perfum, co wiecie, no na niewiele się zdaje w ogóle taka próba, ale no ja się nie mogłam powstrzymać, musiałam wszystko przewąchać, to był jedyny zapach, który od razu
przyciągnął moją uwagę i został. I on wybrzmiał, on cały czas do mnie dolatywał. Zapach ten należy do grupy drzewnej. Tutaj mnie bardzo cieszy, że trwałość tego zapachu jest wysoka, bo on gdzieś około 7-8 godzin na skórze pozostaje. Jest takim zapachem też blisko skóry. To nie jest zapach, który się będzie ciągnął ogonem za Wami, natomiast blisko skóry zostaje naprawdę bardzo, bardzo długo. I to jest taki zapach białej koszuli, takiej czystości, czegoś bardzo eleganckiego. Moje takie skojarzenie to była taka elegancka, bardzo ładnie ubrana, młoda dziewczyna w Paryżu, która ma na sobie taką lekko wykrochmaloną koszulę, taką szeleszczącą i je sobie tego croissanta albo pisze tam sobie coś w swoim pamiętniczku i ma, nie wiem, może mieć sobie beret i tak pięknie pachnie. Tak pięknie pachnie blisko skóry, że nie pachnie tak wulgarnie, nie pachnie ogoniasto, nie krzyczy tym zapachem, ale jednak przepięknie, elegancko, czysto, a jednocześnie jakoś tak w tym wszystkim uwodzicielsko pachnie. Przepiękny zapach, dosyć mainstreamowy, tyle, że to jest naprawdę na plus ten mainstream tutaj. I oczywiście kupiłam tutaj również większą pojemność, bo to będzie taki zapach, który ze mną pozostanie na dłużej. Bardzo fajny klasyczek. I ostatni zapach. I jest to zapach kwiatowo-ziołowo-pudrowo-piżmowy. No, puder, piżmo to jest jakby jedna grupa zapachowa, ale on jest jeszcze jednocześnie jeszcze taki ziołowy. W skład wchodzi lawenda, piżmo, drzewo sandałowe. Jeśli chodzi o trwałość, to na mojej skórze stosunkowo niedługo, jest on też dosyć mało wyczuwalny, natomiast on mi się bardzo spodobał. Ja przy nim dałam tutaj sobie serduszko takie trochę mniejsze niż przy tamtych, co oznaczało, żeby kupić trochę mniejszą pojemność. No i kupiłam sobie taką trochę mniejszą pojemność, pochodzę sobie z nim, bo on jest bardzo ciekawy. W sensie w ogóle jak na wystartowanie z takim zapachem do niszy, chcąc trafić do klienta, który raczej szuka zapachów niszowych, zapachów takich, wiecie, no nie jakichś dziwacznych, no to dosyć odważny krok, ponieważ jest to zapach lawendy, ale nie lawendy kwiecistej, tylko takiej lawendy ze sklepu zielarskiego. Jakbyście taką paczkę suszonej lawendy otworzyli po prostu i roztarli ją sobie w rękach. Wiecie, te zioła jeszcze bardziej wtedy nabierają zapachu, kiedy je rozetrzecie i robią się jeszcze bardziej takie ziołowe i na przykład robi się z nich jakiś tajemniczy napar. W ogóle cały ten zapach wybrzmiewa na początku, to co pierwsze dochodzi do nosa, to jest właśnie taka bardzo mocno apteczna, bardzo mocno właśnie zielarska lawenda, ale oprócz tej suchości, która jakby z ziół się gdzieś wywodzi, nagle jest tam uderzenie czegoś takiego mokrego, ale czegoś takiego błotniście mokrego. I całe moje skojarzenie było takie, że to jest las i w tym lesie jest dom, jest jakiś taki domek i w tym domku mieszka sobie zielarka albo jakaś taka właśnie znachorka i ona tam pichci rzeczy z ziół i to wszystko stoi na jakichś takich mokradłach. Gdzieś tam są te mokradła i ten zapach właśnie taki lekko z bagien, trochę takiego błota gdzieś tam się w to wszystko miesza. Natomiast wszystko to koniec końców łagodzi piżmo, które tutaj wybrzmiewa, więc dla osób, które gdzieś tam z błotem czy z jakimiś ziołami nie do końca jest na tak, to myślę, że mogłyby tak z czystej ciekawości sobie powąchać, bo jestem ciekawa, jaka byłaby ich reakcja po tym, jak to piżmo właśnie wjeżdża z tą całą swoją pudrowością. Sam zapach określiłam tutaj w swoich notatkach jako wiosenny, bardzo nieoczywisty i raczej dla fanów zapachów niszowych, no, czyli wszystko się zgadza. Jest to zapach dziwny, natomiast ja lubię dziwne zapachy, dlatego również na mniejszą pojemność tego zapachu się skusiłam. Czy któryś z tych zapachów wydał Wam się bardziej interesujący? Czy któryś z nich chcielibyście wypróbować Wy? Czy na przykład zdecydujecie się na zakup całego takiego Discovery setu? Dajcie znać w komentarzu, a może macie któryś z tych zapachów i on Wam się podoba. Ja zamówiłam jeszcze najnowsze zapachy, te 2021. Na razie tam są tylko dwa flakony. Zamówiłam jeszcze ten Discovery set z 2020. No i zobaczymy, jak sobie poradzą jedne i drugie i czy w ogóle takie filmy z testem perfum z sieciówki, we współpracy oczywiście z marką niszową, Wam się podobają, też mi dajcie znać. Jeżeli chcielibyście, żebym jakąś markę dla Was sprawdziła albo zrobiła jakąś kompilację perfum, to również dajcie mi znać. Ja mam taki pomysł na odcinek, robiłam coś takiego już u siebie na Instagramie, że
Wy piszecie mi, jakie lubicie nuty zapachowe, co Was kręci najbardziej, a ja szukam dla Was takich perfum, więc możemy taką zabawę również zrobić w odcinku. Możecie Wy, tak właśnie, Wy możecie to napisać u mnie na Instagramie, tutaj znajdziecie mój Instagram, oczywiście wszystko również znajdziecie w opisie. Wy na Instagramie możemy się zabawić w taką zabawę, Wy mi napiszecie różne składniki, a ja do Was potem przyjdę z moimi propozycjami zapachów i możemy się tutaj zabawić i w nisze, i w mainstream. Co Wy na to? Ja myślę, że to jest fajny pomysł. Dajcie znać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa!